miłuj, radości bardzo miło nam tu gościć, bardzo miło nam tu gościć. Dobre rady do szuflady, dobre rady do szuflady, a my do sumień nie siady, a my do sumień nie siady. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Los sprawił, że stałem się gospodarzem dożynek. Chcę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy tu gośćmi piątki z zakątka. Rok temu na prezentacji gmina, jakiej nie znacie, w ramach porozumienia na rzecz rozwoju Oławy, pięć sołectw zaprezentowało się wspólnie. Siecie Borowice, Drzemlikowice, Bolechów, Niwnik i Godzinowice. Ta grupa ludzi zaproponowała, żeby w tym roku dożynki odbyły się na ich terenie. I w ten sposób gospodarzem dożynek jest jedno sołectwo piątki z zakątka, czyli sołectwo Niwnik. Natomiast przy ich organizacji pracowicie również cztery pozostałe sołectwa pracowały. Po pierwsze, serdecznie i gorąco powitam wszystkich uczestników dzisiejszych dożynek gminnych, a w szczególności ich bohaterów czy adresatów, rolników, ogrodników, sadowiczów, pszczelarzy, działkowców, że zacytuję tu księdza Infuata ze wspaniałej homilii. Szanowny panie wójcie, przynosimy bochen chleba z tegorocznych plugów. Dziel nim, drogi gospodarzu, tak, aby go nie zabrakło na żadnym polskim domu. Ten chleb symbolizuje wiejską gromadę, chłopską rzetelność i nasz szacunek do pracy na roli. A zatem te wartości niech będą drogowskazem do pracy i budują jedność i zgodę w naszej gminie. Korzystając z okazji, chcieliśmy podziękować panu wójcie za zaproszenie na te piękne święto dożynek. Cała radość jest po naszej stronie i życzyłbym wam nadal kontynuować tą prastarą tradycję końca żniwa dożynek i przekazać to dla przyszłego pokolenia. I proszę nie pogardzić naszym podwileńskim chlebem z tegorocznych plonów. Trochę inny w kolorze, chodźcie tu przyjaciele, chleb, trochę inny ma smak i zapach, ale ja tego chleba próbowałem i gwarantuję Państwu, że to jest wspaniały polski chleb przywieziony z Litwy. Dziękuję wam serdecznie. Chcielibyśmy przystąpić do obrzędu dzielenia się tym chlebem z tegorocznych zbiorów. Śpiewaniem bym grała na otóż by podali sobie ręce. No i połeczkę. Analizować, proszę, nie Oława, bo przecież, jak wiecie, ten rok się miód odwirowuje miód. Z szacunku dla rolniczego trudu. Na dzisiaj zrobiłem odpowiada za inwentarza żywego.
Współczesne środki pozwalają zmieniać ten charakter, jest coraz bardziej aktywna, pojawiają się nowe społeczne organizmy. Ej, wiele i obracaj się. Brawo! Ogromne brawa! No, uratowałaś honor. Wieńce są przepiękne. Komisja w składzie pani Anna Domańska, Jolanta Potoczna i w mojej osobie oceniała te wieńce i wierzcie mi, że naprawdę było to trudne. Trzecie miejsce zajęło sołectwo Janików. Drugie miejsce zdobyło sołectwo Psary. Natomiast zwycięzcą tegorocznego konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy jest miejscowość Gać. Wiem, że na pewno pozostałe sołectwa są rozżalone, ale wierzcie mi, no niestety, zwycięzców może być tylko trzech, a naprawdę to tylko jeden. Także serdecznie gratuluję zwycięzcom i na sesji zostaną wręczone uroczyście dyplomy. Ciao, bambina, una chancura, e poi per sempre.